Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti. Last night an angel came to say witam wszystkich bardzo serdecznie na streamie, kontynuujemy Mafię 1, dzisiaj stream około 3 godziny, 3,5, także troszkę podrobimy. Także już zaczynamy, tylko ja odpiszę. I już lecimy. Dobra, okej, okay, więc to można, dobra, to już jest ściszone, dobra, to tak. Steam Mafia. I tutaj scena, to? Chyba to, dobra, to. Okej, okay, także klikamy tutaj, graj. Czekajcie, no dobra, dobra, wszystko jest okej. Okay. Graj. Dzisiaj troszkę podgonimy, bo już dostały takie... Ta misja, co teraz będziemy robić, będzie dosyć prosta, potem będzie taka misja dosyć trudniejsza. Także zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Dobra, wszystkiego najlepszego, warsztat Vincenzo. Kuba Islam przedstawił sobie, dzięki Kuba za subskrypcję. Dobra, polecimy, byliśmy w warsztacie, ogólnie taka scenka była wczoraj, także sobie pominę. Wkradnie się na parowiec, zabij radnego podczas przemówienia. Mordeczka pierwszy, witam się bardzo serdecznie. A nic innego, co musimy zrobić, to wziąć sobie jakieś auto od Ralfiego. Ciekawe, czy masz dla nas jakiś nowy pojazd. Cześć, Ralfi. Cześć, Ralf. Czegoś jednorazowego, dokładnie. Także Tom tutaj ma takie przeczucie, że może zginąć, także... Także średnio, nie? Dużej widać na ulicach, okej. Okay. Solidne wozy. O, dzięki za subskryberki, bo przyszło parę. Dzięki, Lalf, powinno się udać. Dobra, otwieramy gablotę, pyk. Geralt the Witcher. Kurwa, idź stąd, Lalf. Geralt the Witcher 3, zostaw dzięki za suba. Cześć, Kryziak, witam cię bardzo serdecznie. Dobra, otwieramy nasz gangowóz, jednorazowy prawdopodobnie. I lecimy na pokład tego to parowca, czy par... Kurwa, statek jakiś, jedziemy na ten pokład. Tam jest ogólnie spluwa, krótka, właściwie szybka piłka, wchodzimy. Udajemy trochę tego, majtka, nie? I potem zabijamy kolesia i ten, i to wszystko właściwie. I wychodzimy i odlatujemy tym. Kurwa, nie odlatujemy, tylko odpływamy takim tym, pontonem, czy kurwa, czy jakimś takim, kurwa, czymś. No, także tak to wygląda. Jak tam fabuła? Fabuła cały czas do przodu. Jest już większa połowa chyba. Czekaj, zaraz zobaczę, teraz jest misja, czytaj. 14, tak, dostało jeszcze 6 misji, także już naprawdę niedużo zostało. Gdzie ten parowiec jest w ogóle? Aha, on jest tak bardziej... Dobra, to w ogóle nie tak pojechaliśmy. Dobra, zawróć, Kasper, zawróć. Dam sobie tego, ograniczyć prędkości, F5 niech będzie. No i pędzimy na ten... Jem kepsa 54 cm, powodzenia! Kurwa, 54 cm, spory kepsik, nie dałbym rady go zjeść. Chyba, żebym nie jadł z tydzień, to wtedy może bym go zjadł, ale tak to nie dałoby rady. Dobra, lecimy na ten parownik, parowiec, statek, kurwa. I robimy questa, więc mówię, quest dosyć szybki, quickly. Quickly job, no, na easy jest, kurwa, taki kepsik na easy, ty gadasz. Chyba nie tędy, a w ogóle to nie tędy pojechałem, ale dobra, nie będzie tej tędy. Dobra, i jedziemy tędy. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj, jutro ścinka, ewentualnie pojutrze i powinna być już skończona mafia, mafia 1. Zabieramy się za mafię 2 albo postala, jeszcze zobaczymy. Ale mam straszną, kurwa, ochotę na tego postala, strasznie bym sobie niego pograł. Bo czytałem różne takie fajne te, o kurwa, ile subów leci. Jakie subskrypcje. Wziąłem potrójny ostry, o kurwa, to kurwa jest tak, piekło w mordzie, kurwa. Nie, kurwa, te niebo w mordzie, piekło w dupie, jakoś tak, kurwa. Powodzenia z wydalaniem tego, kurwa, kebaba. Naprawdę.
No, wracając do Postala, mam bardzo, kurwa, taką dużą chcicę na Postala. I pad sąsiedzi, stawisz dzięki, pad za subskrypcję. Dobra, taka chęć na Postala i... Kurwa, muszę w niego zagrać. Tylko nie wiem, czy będzie po Mafii dwójce, czy będzie dopiero, czy będzie po tym, od razu po jedynce. Jeszcze zobaczymy, jak będzie Mafia dwójka działać na komputerze. Do tego jeszcze papierosa palę, to jeszcze gorzej, o kurwa, to nieźle. Ja pierdolę. Kurwa, dla mnie keps, no, z ostrymi sosami, takimi w chuj ostrymi, rozumiem, taki delikatnie ostre, na przykład mieszane, nie? To jeszcze jest, kurwa, zjadliwe, ale jak miałbym jeść takiego, kurwa, kepsa z full ostrymi sosami, to jak dla mnie to jest po prostu strata pieniążków, naprawdę. No, w sumie zależy, kto co lubi, tak się to lubi ostre rzeczy, ale... Ale kurwa nie tak do przesady ostre, że po prostu palą strasznie w mordę, że nie da się tego jeść, co chwilę trzeba popijać. Kurwa jakimś mlekiem, czy czymkolwiek innym, także no. Lara Krowa zostawił suba. Ej, co te suby tak lecą dzisiaj, co? Kurwa ile? 10 minut temu stream się zaczął, już leciało 6 słów. Kurwa, co się dzieje? Dobra, no tak. Witam, dzień dobry, proszę pana, ma pan zaproszenie, oczywiście. Akurat to wersję. O, ty kurat, jak do pana, czekajcie. Wkradnij się na parowiec. Czekajcie, bo gdzieś tutaj ten. Kurwa, trzeba się tego majtka pobrać. Pobrać, przebrać. Tylko gdzie to się robiło? Nie ma Norberta i kurwa jest smutek, bo nie wiem co robić. Zgubiłem się na samym początku misji, a miała być taki easy quickly szybko, nie? Bo tu trzeba wejść, kurna, i przebrać się na tego majciocha. Aha, tutaj, dobra, przebieramy się za majtka. Dobra, tu. Tutaj. Kurwa, gdzieś to po... A, tu jest, dobra, przebieramy się za majtka. I wbijamy na pokład, tak o. Dzień dobry, ja jestem majtkiem. Czego tak długo się... O, dobra. Tommy Majtek, pa. Czego to się nie robi dla zrobienia questa, nie? Dobra, wbijamy na statek. Teraz musisz mnie wpuścić. Ja tu jestem kurwa obsługą. Mam wyższe stanowisko niż ty, ponieważ ty tylko stoisz, a ja odwracam całą robotę. Dobra. Sprytnie to jest zaplanowane, ponieważ tam mamy brońkę ukrytą. Tylko jeden fakt mnie ciekawi: jak tam Vincenzo ukrył tą broń? Musiał mieć jakiegoś kolesia, takiego majtka swojego, zaufanego, nie? Żeby tam po prostu tę broń skitrał. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo innej opcji nie widzę, żeby po prostu Vincenzo mógł sobie wejść na ten pokład tego. Statku. Aha, okej, on jeszcze płynie, zajebiście. Ciekawe, czy będzie można zobaczyć, jak on płynie, jak się będzie na statku, czy on się jednak zatrzyma w tym miejscu. Zobaczymy zaraz. Dobra, jesteśmy na statku. Wszystkiego najlepszego. Widać, że płynie. Widać, że płynie. Odszukaj broń, którą Winchester ukrył w miejskiej toalecie i zabij od niej, gdy będzie przemawiał. Okej, toaleta jest chyba na tym, na górze, tak mi się wydaje. Z ogólnie to jest gruba balanga, gruba biba. Dobra, szukamy toaletę. Także, gdzie może być toaleta? Halo? Toaleta, halo, gdzie jesteś? A, to chyba... Chyba nie będzie tutaj, chyba to będzie piętro niżej. Czekajcie, że tak sobie biegnę. Nie, dobra. To będzie chyba piętro niżej, albo nawet na samym parterze. Także zaraz to ogarniemy, bo... Grałem w tą misję, ale kurna nie pamiętam. Nie pamiętam jak tutaj co się robiło, także. Kluczu kapitana, typowy, to musiało się przytrafić właśnie mnie. Okej, okay, ogólnie polskie tłumaczenia takich tych nawet rzeczy, nie? To jest spoko. Gdzie jest. Kurwa mać. Dark Ninja zostawił. Ej, co te suby? Kurna mać, co się dzieje? Ej, no gdzie jest. Kurwa, WZ, halo! Tu coś jest, dobra. Mnie tu nie ma, o. Czy to jest gdzieś tutaj? Śmiem wątpić, bo... Ej, no kurna, gdzie to? Ej, no co jest grane? Gdzie to? Chyba nie, nawet nie na toaleta, nie? A, dobra, nieważne.
Nie mam pojęcia, kurwa, klucza dawać mi do tego, ze tutaj o kibla, bo będę po broń szedł. Może ty wiesz, chociaż jesteś gościem. Kto sobie myśli, żeby robić imprezę na statku? Kurna, koleś żyga, nie pa. Mogę stąd wyskoczyć? Kurwa, nie! Ej, co ja zrobiłem? Wyskoczyłem. Zajebiście. Czyli można, dobra. Tak. Może ty wiesz, gościu, gdzie jest klucz? Kurwa, gada, gdzie jest klucz? Bo nie będę mógł wejść. Ty będziesz wiedział, bo ty wyglądasz takiego, kurna. A, kurna, z Bereźniku. Dzisiaj jest tak miło, że w ogóle nie chce mi się pracować. 1270, no właśnie, co się dzieje? Nie wiem, o co chodzi. Kurna. Kto wie, gdzie jest klucz? Kapitan mógł powiedzieć. Kurwa, no. Gdzie jest klucz? Może ktoś z tego pokładu wie. Wy to raczej nie. Ty to raczej nie będziesz wiedział. Szukamy jakiegoś kurna majciocha kolejnego. Ja dałem z 5 słów. O kurwa, multikontakt, nie lubię. Ej, no nie wytrzymie. Tu jest ten kibel zepsuty. Klucz u kapitana. Gdzie jest kapitan tej oto kurna łajby? To są sami goście. Nie mam czasu. Mam 60 multi... O kurwa, gościu. Jak ty jesteś jakiś szalony. 60 multikont. Ja pierdzielę. Nie za dużo trochę? Może wy wiecie, gdzie jest kapitan? Halo. Prywatna kabina radnego, no nie. Cześć, Adi. Kurwa, gdzie jest ten koleś? Nie no, mi się wydaje, że kapitan to będzie gdzieś na samym dole. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz do 300 dobijam, no kurwa, gościu. Daj mi spokój, ja ci zaraz dam spokój, jak mi nie dasz kurna klucza do tego jebanego kibla. Będziesz miał spokój. Nie wiem, trzeba szukać dalej. Ja zawracaj mi głowy. Widzisz, co ty robisz? Halo, co robisz? Dawać mi kurna klucz. Dobra, jeszcze raz powoli. 60 w 5 minut, więc easy, kurwa, to nieźle. Może tu będzie gdzieś kurna ten. A, nie wytrzymie. Jak się nazywa misja? Wszystkiego najlepszego. Tak się quest zwie. Ej, to miała być taka prosta, easy misja. A to chuj. Lipa. Tu jest uroczo, naprawdę. Byłoby jeszcze bardziej uroczo, aby ktoś mi kurna dał klucz. Nie powinieneś się do mnie odzywać. O ty, prukwo. Panieś, kim ja jestem. Tu jest jakiś koleś. Kurwa, klucz! Klucz! Kluczu kapitana, gdzie jest kapitan tej łajby? Tan. Kurna. Robię tak krążył. Gadaj ze mną. Ty może ze mną pogadasz, co? Tylu wspaniałych ludzi, jak fajnie. Pomysł, naprawdę. Kurwa, rozmawiaj ze mną ktoś. Kurwa, ja chyba z nim gadałem.
Aha, ratownik. Ty jesteś ratownikiem. Ty. Posprzątam, nie ma problemu. Sure, okej. Thank you. Idziemy na samą górę teraz. Otworzyć to. Gdzie, tylko teraz gdzie to było? To nie jest sama góra. Dobra, to tutaj. Gdzie jesteś, kiblu tajemniczy? Chyba teraz tego kibla nie znajdę, nie? On musi być gdzieś tutaj. Dokładnie. Czy to będzie save? Gdzie jesteś, maleństwo? Zamykać? Tu jest. Dobra, mamy tylko 6 pocisków XD. Dobra, nieistotne. Wyczyść toaletę. Boże, co za smród. Tom tu czyści, kurna pa. Dobra. Toaleta wyczyszczona, z tego co mi się wydaje. Kiedy będzie ten radny przemawiał? Wyczyściliśmy chyba, nie? Ta jest. Dobra. Cześć Mario. Co słychać? Okej, radny przemawia. Powiem tak. Trzeba szybko tą misję zrobić sprawnie, ponieważ radny to jest ten koleś, który się wyróżnia, także nie powinno być problemu. Musimy zabić tylko tego kolesia jednego, bo na więcej nam pocisków nie starcza, tylko trzeba takiego headshotika strzelić. Chyba już czas. Gdzie jest radny? I potem kurna sprint na dół trzeba robić. Dobra, come on bitches. Dobra, kurwa, ej, gościu! I teraz sprint na dół, bo ja nie mam amunicji. Dobra, gitara, udało się. A dopiero z pracy wróciłem po 100 godzinach, a u ciebie? Byłem w szkółce, już mam wszystko dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o oceny. I teraz robię streama. Pograłem wcześniej w GTA 5. Nowe opcje trybów wodnej jazdy, okej. Pograłem wcześniej w GTA 5 z ziomkiem i ten. I teraz robimy streamka. A potem to nie wiem, co będę robił. Jutro nie idę do szkoły na przykład, bo już nie ma sensu, także. Też tak to się toczy, no. To nie zrobić, to trzeba, no pa, zobacz, jak my sprytni jesteśmy. Prawo rękę Morello. Okej. Okay. To jest dosyć taki złożony kwestik. Co nie jest złożony z paru etapów właściwie. Nie głupie, nie głupie. Jedź z Paulim do restauracji Włoski Ogród i zamorduj Sergio Morello.
Okej, okay, ale temu kolesiowi się troszeczkę upiecze, także nie da rady tego zrobić za pierwszym razem. Trochę klatki spadły, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to nie jest tak aż odczuwalne. Dawaj, Vincenzo, od kurna Thompsona będzie napierdzielać. Ta, on, Pauli dostanie Thompsona, a my dostaniemy... O, no właśnie, już tam widzę Colta. Jak zwykle, kurwa, my najgorsza obrona, jaka może być, wierzcie chłopaki, thank you. Dobra, schowane. O, widzę Pauli ma... ten Ralfi ma dla nas nowy wózek. Cześć. Znaczy, no nowy, nie... Nie możemy tego wziąć, XD, pa. Czyli teraz idziemy dowolnym wózkiem. Wezmę sobie chyba tą gablotę, ponieważ moim zdaniem jest to takie najlepsze auto. Moje ulubione auto to jest w całej grze. Dobra, pyk pyk. Come on. Ej, no co jest? No siadaj! Ej, nie pierdol, że to musimy jednak tym jechać. Aha! To nieźle, po co ja to wyparkowałem? Dobra, pokaż jak to się otwiera, bo na pewno nie wiem. No kurwa, patrzę. Delikatnie wpyka, że wyskakuje, no zajebiście. O, kurwa, jestem taki zafascynowany tym, jak otwierać zamek, dziękuję. Jazda tą, ruszamy. Siadaj. Dobra. I pędzimy. Daleko to jest w ogóle? A w ogóle teraz mapy jeszcze nie mogę włączyć, ale dobra. Dobra. Szczęściarz. I wydaje go raz, dwa. Jedź z Paulin do restauracji Włoski Ogród. Okej, ona nie jest daleko, także... Pyk, oczywiście ograniczenie prędkości, ponieważ jesteśmy porządnymi gangsterami, którzy nie przekraczają prędkości, nie? I są, kurwa, zajebiści, nie? Dobra, jedziemy tym. Jestem jak, to... Jestem jak coś, tylko oglądam XZ. Okej. Znów ci nie chcę pisać. Na czacie, jak ostatnio. Dobra, pędzimy. Dobra. Chyba najdłuższy quest z tych wszystkich, chociaż jeszcze się waham nad tym questem z tą robotą na boku, czy on też nie jest jakoś tak zbyt, nie jest tak porównywalny, jeżeli chodzi o długość. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cześć, Alan. Dobra, dojedziemy zaraz na miejsce. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Nie pamiętam tego questa niestety, kurczę. Ale wiem, że on jest złożony z paru etapów. Czyli jak nie wiem, jak te poszczególne etapy właśnie wyglądały. Wiem, że jeden etap to jest taki z tymi torami kolejowymi, także tam jest dosyć taka gruba akcja, aczkolwiek niestety chyba też on wtedy przeżyje ten kolo, nie? Jesteśmy na miejscu, zatrzymaj się tam. Ta, beka, bo ja bym tę budkę teraz rozwalił, nie? Nie mam z czego zadzwonić, kurna. Dobra, ja tu będę call. Zadzwonił. Idę sobie bułeczkę zrobić w melinku sadką pomidorem. Dobrze, smacznego, smacznego. A go zabijasz z samochodu, okej. Okay. Jak go w ogóle kurwa zabijesz, nie? Okej, okay, dzwonimy. Kurna, jakieś były słuchawki, pazowa. Po kebabie dalej mi się chce jeść. Kurwa, ile można jeść, gościu? To jest chyba ten koleś, tak mi się wydaje.
Ajuj! Mówiliśmy, że ja mam taki żołądek XD. To nieźle, to niezły ogon będzie. Więc pierwsze podejście się niestety nie udało. To nie był Morello, niestety go dzisiaj nie było. Niestety no, no skąd mógł Pauli wiedzieć, nie? Chyba nie mógł tego niestety przewidzieć. Pa, co zrobili, jaki kurwa unik. Jest! I chuj, skasowani, czy dupy. Ty wyjebali się, czy nie? Ej, nie wyjebali się, co jest grane? Czy wyjebali się? Nie mam pojęcia. Zaraz się dowiemy. Ale nie, stoją w miejscu, to chyba nie żyją. Albo są na dachu, nie wiem, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Czekamy. Myślę farta, bo chyba trudno byłoby to zgubić. Trzeba było się strzelać. Wracaj do baru Salieriego, okej. Która będzie trasa taka najszybsza? Wydaje mi się, że... Jednak ta przy... Nie wiem, zawrócimy sobie, pojedziemy już tamtędy. Będzie zapis? No prawdopodobnie będzie, no bo... Tylko, że dopiero w barze. Bo to się z trzech części składa, także musi być zapis. Jedziemy poinformować, że... Ty, Salieri, nie udało się, bo nie było Morello, bo... Fake info, nie? No, no i tak będzie. I wtedy Salieri powie, to jednak Morello będzie teraz tutaj, nie? I próbuj tam. Ale zapis live. Będzie, będzie. Zapis streama też będzie. Na kanale. Dopóki nie skończę serii, to wszystkie będą po prostu się zapisy będą dostępne na tym. Na kanale tak o, żeby sobie patrzeć, a potem będą w playlistach, nie? Bo tak samo jak jest playlista z San Andreas. Z trójki jest jeden odcinek, z Cupheada jest też tam dwa chyba. Także tam są playlisty, nie ma ich, nie są widoczne po prostu na głównej stronie kanału, tylko musicie sobie wejść playlistę i dopiero wtedy zobaczycie, jeżeli ktoś zobaczy u mnie powtórkę z czegokolwiek, nie? Bo to poznikało z kanału, bo uważam, że to troszkę takie zaśmiecenie jest. Jeśli chodzi o zapisy, to po prostu postanowiłem to pododawać do playlist, żeby po prostu, kurwa jak chodzicie, żeby po prostu było przejrzyście na kanale, nie? Cześć, Ekstrel. Kurwa, jest znów kurecko ciepło, jest 29 jebanych stopni, ja nie wiem dlaczego. Kurwa, mamy taki klimat jebany. Ale mam nadzieję, że będę mógł wziąć swoje auto tym razem. Bo nie chcę tym autem jeździć, kurwa, ja chcę moje auto. I pyk. Dobra, wracamy do baru, wchodzimy. Proszę czekać, szczęściarz. Podejście drugie. Nowy plan, dawaj, tylko żeby teraz powiódł, co się. Idziemy podłożyć bombę. O kłód, okej. Ale to też się nie powiedzie pewnie i chuj. Na pewno się nie powiedzie. Jedź do domu Morello i podłóż bombę w jego samochodzie. Czyli teraz mamy Colta. Aha, mamy parę broni, dobra. Powinno to wystarczyć chyba. Okej, mogę tym razem swoim autem pojechać, także luksusowo. Ej, bo już garaż jest pełen. Chuj, chyba nie będzie żadnych nowych autek już. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jak nie, to się usunie.
Gdzie jesteś, Norbert? Halo? Poszukujemy Norberta, który zaginął w akcji i nie pomaga mi w przejściu mafii, nie? Na przykład pytanie, czy jakieś auta będą teranowe. No i nie mogę uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Aha, Vincenzo jeszcze ma nadać jakieś broń. Ja tej bomby nie wziąłem, co? Mi się wydaje, ale dobra, wchodzimy. No ta, bomby nie wziąłem, pa. Chowaj za pazuchę i wychodzimy. Dobra, teraz już mamy komplet. Szczęściarz. To jest taki podrozdział drugi. Dobra, jedziemy. Jeźdź do domu Morello i podłóż bombę w jego aucie. To jest troszkę dłuższa trasa, ale damy radę. Auto jest zajebiste, także luksus. Marian, to jest tak jakby luksusowo. Patrzcie, jakie tam przyspieszenie. Jak to auto się prezentuje, mi się osobiście bardzo podoba. Pa, jak to się ogólnie wchodzi. Jak to wchodzi w zakręty, to jest majstersztyk, nie auto. Tu. Kurwa, wiedziałem. Kurwa, zapłacę wam ten mandat! Masz, kurwa, nachlaj się mojego hajsu. Kurwa, nie da się tego pominąć, XD. Dobra, dziękuję za mandacik. Miło mi było pana poznać, a tym razem muszę uciekać, kurwa debilu. Jedź. Tym autem się nie da powoli jeździć, griniarz, czaisz? To nie jest auto dla takiej powolnej jazdy. Dobra, zaraz się zgubimy. Dobra, zgubiony pan gliniarz. Dobra, teraz tutaj. Idzi da prosto na pełno. A nie, dobra, jednak nie. Jednak tu musimy skręcić. Stop. Wsteczny. Idzi da. Dobra, teraz tu skręcimy. Czerwone światło, oczywiście trzeba się zatrzymać. Dobra. Teraz będzie pełna dzida przez most. Most się podnosi. Czy może opuszcza się? Ej kurna, nie opuszcza się, szkoda. Norbert, witam, jesteś akurat w porę, bo mam pytanie. Słuchaj uważnie tym razem. Mam bardzo ważne pytanie. A mianowicie, czy... To jest misja szczęścia, czy będą się pojawiać jeszcze jakieś pojazdy, czy nie? Mnie zainteresuje bardzo. Znaczy, czy jakieś pojazdy jeszcze będziemy zdawać w misjach? Mam już chyba full komplet w garażu. Dobra, dzida. Dobra, robimy V-Maxa. I chuj, po V-Maxie. Jadę jakieś szynkę wielkości małej pizzy. Co? Jak kurwa, szynkę wielkości małej pizzy. Co, że chodzi ci, że taki plasterek jest duży, jak ma pizza szynki?
No będzie taki fajny czarny, ty nie będziesz musiał oglądać takiego cepa, co ma zawsze farta. No to to jest ten koleś. Drugi wali krechewnos. Dobra, podkładamy pakę. Plantujemy pakę na B. Chodzi ogólnie o małopizzę. No jadłem małopizzę, nie? Ej, ma takie same auto jak nasze. A dopiero potem, okej. Okay. Sobie usunę tego bolcika chyba. To jest to? Szczynka ma 14 cm, aha. Ej, no jak po... Aha, dobra, nieważne. O kurwa, to nieźle. Bo źle to rozplanowałem, nie powinienem poczekać, aż oni stąd pójdą chyba, co? Dokładnie, ale to rozjebałem tą misję. Musi pójść, gdzie ja jestem? Super, kurwa, to nieźle. Jeszcze raz do chałupy, dobra, bo nie ogarnąłem, nie przeczytałem nic. Żeby nie było informacji na ten temat. Przekroczenie prędkości, jebać was na łeb. Dzida. Pa, jaka łycha, zoba. Szynka ma 14 cm, średnicy tak, o kurwa. Pały. A, tutaj, kurwa, się zdziwiłem. Jednakowo, czyli wspaniale. Sam wędziłem, o kurcze. Było blisko. 53 cm kwadratowe. Wow, tak nie powinno być. Ich za nie zauważyli mnie, ale ten mnie zauważył. Kurwa, nie biegaj po drodze, bo to jest bardzo niebezpieczne. Może ty się potrącić albo coś? Jutro leci 5 lekcji o 20:50 do domciu. To nie jest źle. No już ostatnie 2 tygodnie, to w sumie kurwa, ile można cisnąć, nie? Kurwa, mógłbyś nie biegać za mną, pajacu? W ogóle ostatnio byłem w pracy, w Holandii za pracę, w sklepie zarobiłem 3000 za 2 tygodnie. No to sporo. Nie wiem, jakie są stawki w Holandii, nie znam stawki. Ej, ten dalej biegnie, ale pajac. Pelen. No a czego? Przecież nie Oiro, nie? Kurwa, dzieuro, gościu. 2 tygodnie. 2 tygodnie, 10 koła euro. To raczej tak średnio. Śmiem wątpić. Pa, jaki fał, Max, zoba. Mój wujek też tam pracuje. Nie ma takiej możliwości, gościu, gdzie 10 000 euro. Kurwa, nie znikają te kajdanki, bo będzie słabo.
Jak będę na wakacje kasę ogarniał, gdzie takie się uro dojdzie. Mogę ci donejcika dać, to dawaj taką ofensywną stówkę, co? Pokaż, że masz pieniądze. Pokaż, że zarobiłeś 40 koła. No, w tej ci uwierzę. Nie no, 500 minimalnie. Może być i 500. Wtedy ci uwierzę, że naprawdę byłeś w Holandii i zarobiłeś 10 tysięcy euro. Tu. Za jakiś czas dostaniesz donate'a. O kurde, jestem w szoku. A już tak jeden ktoś mi zrobił, powiedział mi, no gościu, ja to się do niej ciekałem takiego, cyk, 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 nie? A potem mi nie do niej ciekałem, się z zrobiła. Kurwa, jak tę pakę zaplantować? Aha, dobra, nieważne. Spali fajurę i pójdzie na dwójeczkę, dokładnie. Poranek prawdziwego tego, jak to był. Tylko, że ja nie robię w chuja. No to dobrze. Cieszę się. Tylko o tym kurna, że fajeczka i cyk ta dwójeczkę, to był taki mem kiedyś, że ten. Kurwa, co to było? A, że Węgier, poranek prawdziwego Węgar tam Czecha, kurwa. Mocna kawusia czarna, fajeczka i cyk dwójeczka. Se włączę tego softa, bo kurwa nic nie widzę. Ej, znów to nie będzie to. Pa, jak jebnie, zoba. I hu, ale jebło. Gorąca dziewczyna, to nieźle. Mieszkasz w Polsce? W Polsce mieszkam, tak. A jakiś czas później, dobrze, że nie musimy wracać, bym się nie chciał kierować tam. To nieźle. Czasami tak bywa, nic się nie zrobi. No dokładnie, nie da się, nie? Ja też. No, brawo. Każdy chyba tutaj mieszka w Polsce, nie? Wróciłem z zagranicy. To nieźle. To tam przebywałeś, nie mieszkałeś. O, tak. No powiedz, jedź z Paulim do restauracji Włoski Ogród i zamorduj. Kurwa, znów do. Masakra. Blać, co tu się dzieje? Kurwa, ile można go męczyć? Kilka dni temu. Ciężko jest w sklepie pracować w Holandii. A ja to w chuju mam. Ej! Skakuj kochani na bar. Idzi da prosto, pa. Powiem ci, że da się wytrzymać. No to dobrze. Tej misji jest do wykorzystania, powiedzmy, że gra sztuka, dokładnie. Czyli taka lekka praca, dobra płaca. Ale czasami tacy ludzie pojebani jak nic. To i wszędzie tak, nie? W Polsce też. Trafiają się pojebańcy. Gdzie ta, chłopaki? Jadę za wami, co? Pod latarnią zawsze najciemniej, pa. No nie, no skręcacie tam, gdzie. Nie, dobra, ja skręcam w drugą stronę. Czasami się myli mi ten radar. Ale to tak.
No nieważne. Przekroczenie prędkości. Jak mnie wkurwiają ci piesi policjanci. Tutaj gościówka padła na glebę, nie? Cały czas prosto, bo to jest na tej trzeciej. Jeszcze być ta opcja strań, Polska to biedaki i tyle. Nasz kraj jest bardzo dobrze prosperującym i rozwijającym się krajem. Także nie obrażaj, troszkę pikno kraju. Mafia 2 lepsze. Robi się po kolei. Najpierw się robi ten. Jedynkę, dwójkę. Potem trójka, także wszystko w swoim czasie. I jedziemy. Dobra, teraz to chyba musi wyjść, chociaż kurwa, że ten motyw z torami był właśnie, także nie wiem, czy to teraz pyknie, czy nie pyknie. Ale to jest ciekawy quest, mi się osobiście bardzo podoba. Chyba moja, tak teraz grając, to będzie moja ulubiona misja. Moja ulubiona. Już gubimy. Dobra, czekajcie. Trzyma się na parkingu. W ogóle kupiłem małe buty 1300 parę miesięcy temu. Zajebiste są. Easy pewnie. Haj chuj. I chuj. Kurwa, Tommy Gun się zaciął, ale pech. Kurwa, jak pech to po całości, co? Jak nawet nie mamy z czego strzelać. No dobra, nie no, mamy. Teraz kupuję kszurkę Supreme za 800 zł. To widzę, powiem tak, powodzi się. Wesprzyj biednego twórcę internetowego. Panowie, po co te nerwy? Dokładnie, ja tylko tak żartowałem, ja chciałem tak zobaczyć waszą reakcję. No właśnie, po co te nerwy? Jestem Marcin Dubiel i ten, chciałem zobaczyć waszą reakcję, chłopaki, naprawdę. Siadaj. Jestem Marcin Dubiel, to by... It's a prank, bro, it's a prank. Kurwa. It's a prank. Ej, czemu oni mają szybszą furę niż ja? Tak nie powinno być. Ej, pa, jacy oni zawzięci, jak kurwa, jakiego dobrego kierowcę mają, kretyni, pa. Ty no zobacz, jak oni za nami jadą. Zajebał, dobra, gitara. Spadamy stąd. Jebać tę policję. Tia! Kurna, ale goni nas jeszcze. Ale czopa. Jestem ciekawy, skąd oni wiedzą, jak idziemy, skręcamy, nie? Nie, bardzo ciekawi. Kurwa, to nieźle, fart. Co ja mam zrobić? Kanania nazwy, proszę daj. Lejka, JP, JP. Typa, jak napierdalają goście. Furę na mnie szyjcie, chłopaki, po co te nerwy? Nie możemy się dogadać, pójdziemy na piwo, co? On da mojego tam i... My jadłem pewnie do baru. Ej, kurwa, już tam który się raz rzędu furę wysadzili. Kurwa, miał to migana, tam po prostu wysiadł i mi wszystkie powyższliwy wywywał. Ej, ale to by wyszło, jakby nam się nie zaciął ten Tommy Gun, to by wyszło. Kurwa, teraz to zrobiłem akcję. Dewastację. KP.
Kurwa, ma taką szybką furę i dlaczego ona nie jest szybsza niż to ich auto gówniane? Lipa, no. Pewnie do baru. Kurwa! To nieźle. Była budka, nie ma budki. No, spróbujmy się dostać do baru. Może się uda. Kurwa, a mieliśmy okazję teraz nadrobić te kilometry, aż te metry, set metrów. Dystans, co tam. Idziemy! Nie wiem, czy mi się paliwo nie skończy przy okazji. Kurwa, ja tu robię takie akcje dewastacji. Strzelaj, Pauli, debilu! Z ich auta się już dymi, może wybuchnął, co? Ale prędzej nam auto rozwalą niż kurna tym. No i chuj, ej, no nie! Jak ja mam to zrobić? Czekajcie, mam patent na to, nie? Mam was, kurwa, zabiję was, pa. Kurwa, to może by nie być dobry pomysł. Pauli nie żyje, co? Ej, jak ja mam to normal zrobić, powiedz mi. Wysiadamy. Kurwa, tak, akurat w tym momencie musisz przeładować broń, nie? Debilu jebany. Uciekać krętymi uliczkami. Że kurwa, to mam takie lagi w tym momencie gry. Pauli nie żyje. No chuja jebanego, co się dzieje w tej grze? A, miał być tak prosto i pięknie, ale nie wyszło niestety jak zwykle. Wjebie w tramwaj. Kurwa, no jaki wjebie w tramwaj? Siadaj. Szybka nawrotka. Ej, no było blisko, żeby zajebali w latarnię. Ty, chłopaki, nie rozwalajcie przystanku, nie niszczcie infrastruktury. Kurwa, krętymi uliczka. Zajeb. Dobrze, ale pewnie my odbiliśmy się, co? Nie. Zajebiście, pa. Kurwa, i teraz polizaj. Kajdanki, chuj. Areszt domowy dostajemy. I chuj. Kurwa, dwa w jednym teraz mamy, nie? Zajebiście. Przecinarki. Zgubiliśmy wszystko. Patrz, co się dzieje w tym momencie. Opuszczaj most. Szybko, 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 szybko. Ty! Gitara, uda. Dobra, na spokojnie teraz! XD. Udało się to zrobić. F5. I jedziemy do baru. Ej. Quickly, quickly. Zajebiście. Dobra, gitara. Myślałem, że znów się wale, ale dobra, to będzie już chyba... To już będzie chyba ostatnie podejście, co? No bo by to było trzecie podejście, no to... Ale jeszcze jest ten motyw z tym, ja dobrze pamiętam, że jest motyw z tymi torami. No i teraz go złapiesz, dokładnie. Mówię, że jest ten motyw właśnie z torami. Także... Bardzo mi się podobało to.
Jedziemy sobie powoli, spokojnie. Dobra, powoli do baru, spokojnie. Live do 22 prawdopodobnie. Jeszcze do końca nie ma, ale prawdopodobnie tak. Może troszkę krócej, do wpół do, może tak gdzieś o. No i dobra, jesteśmy już na naszej dzielnicy, proszę bardzo. Teraz będziecie mieli zasadzkę, że będzie koło torów kolejowych jechać i spuścicie szlabany w dół. Jak będzie na torach i podziałasz nie jechać, ale wyjdą z zasadzki. No ja wiem właśnie, że jest zasadzka na torach, ale nie wypali niestety. Dobra, gitara, jesteśmy. I Ralfi teraz powinien mówić dało się chłopaki, a ja powiem nie Ralfi. No, tak powinno być. Innym chłopakom. Ale to wszystko było z naszej winy. Policyjna prowokacja, o nie. Przestań. Mateusz, uspokój się. Sam mieszkasz? Sam mieszkam. No, dawajcie chłopaki, popiszcie się swoimi umiejętnościami, jakbyście to wy zrobili. Mijają długie godziny. Siedź cicho, nic się nie stanie. To mnie go ładnie tutaj odjebali jak bohatera. Właśnie kurwa zepchnęli go na boczny plan w tej misji, znaczy w tej części misji. Chowacie chłopaki. Go Minecraft, to dobry pomysł, naprawdę. Kurwa, to nie jest zasadzka. Pa. Ciuch, 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 ciuch. No niestety nie wyjdzie, nie? Taka piękna akcja mogłaby być widowiskowa. Wiem co, możesz grać na streamie. No dawaj, dawaj. Ta muzyka w tle zajebiaszcza, no. Niezła. Emocjonująca. Ale pędzi, pa. Dobra,
I chuj. I znów nie wiesz, jak trzeba. Zawodowcy z Bożej łaski, dokładnie. Metin 2, dokładnie. Dobry pomysł. Albo Tibia. Zabij Sergio Morello. W końcu my, kurna, przejmujemy inicjatywę. Gościu, po co ci ta blokada? Ta, od razu, aby zdjąłem blokadę, nie? Już od razu ten. Kurna, co? Oh. Manda dostałem. Nie, Metin better. Zagraj w Max Payne 1. Nie głupi pomysł, naprawdę. Serię Max Payne odwalić, nie? Na razie mafijka. Na razie seria mafijka. Czemu to się zminimalizowało? Ty pierwszy raz się mafię zminimalizowało, miałem drugi. Ale sorry, mówię, dawaj w metka. Kurwa, nie ogarniam tej gry, nie wiem, o co chodzi w tej grze, nie? Nie mogli po prostu na stacji ostrzelać i byłoby z głowy, ludzi by się przekupiło i tyle. Nie wiem, dlaczego tak jest. Kurwa, naprawdę, tyle pomysłów innych. A tak spierdlają takie akcje, niby prawdziwy zawodowca, jak naprawdę, kurwa, amatorka pełna, nie? Ja cię nauczę. Już mieli mnie uczyć Fortnite grać. Teraz ty mnie nauczysz grać, kurna, w Tibijkę. Nie, co? W Metina, kurwa, nie w Tibijkę. To jest oskryptowane. Ja mam, robisz misję i expisz. Aha, to kurwa nieźle. Jeżeli tak wygląda cała gra, to nieźle. Zero akcji. To jest oskryptowane, co? No, jebać Fortnite. Może to miało być coś na pozór zgonu wypadkowego. No dokładnie, może i tak, ale... Ale w sumie, kto by się tym teraz przejmował, jak już były dwie próby zamachu na niego, nie? Trzy próby zamachu na niego, no to w sumie jak to można byłoby upozorować? No i raczej wątpię, żeby można byłoby teraz upozorować wypadek, nie? Nie, jeszcze robisz czeku, aha. O kurwa, było blisko, bym go trafił, XD. Ale niestety skrypciki, nie lubię skryptów, naprawdę. Chujowe są skrypty. Ale Max Payne jest bullet time i to mi się podoba. No mi też się podoba. Bullet time. Już w tak dawnych latach zrobili takie coś, nie? Szczęściarz. On do doków jedzie. O kurna, to jest ten kłe... O nie. Chyba ja wiem, jak to będzie wyglądać. Ała. Zakład, że jak ogarnię, o co chodzi, to się uzależnisz. Ty no nie wiem, XD. Nigdzie nie wyjdę. O kurwa, musisz akurat teraz tam przeładowywać, nie? Do tej pory się, kurwa, imbecil nie nauczył szybko przeładowywać broni. Tam jeszcze by jakieś kolo. Kurwa, znów! Ja to mam magazynek pojemność? Mało. Damy się jeszcze, przyniósł i otworzył drzwi dokładnie. Nie żyje? Bierzemy szczelbę. Bierzemy Thompsona. Wyrzuciłem Thompsona, fuck.
Mów mi, chciałem podążać. Jak alkohol uratował Tomka od śmierci. Dokładnie. To nieźle. Kurna, musisz teraz to przeładowywać, debilu. Kurwa. I to też musisz przeładować, tak? A jesteś kretyn, Tomi, naprawdę. Mam nadzieję, że jest tu jeszcze apteczka. Jeszcze wincy amunicji. Na skos, okej. Okay. Pójdziemy tędy prosto. Przycelować. Typa, uciekł, zwinny jest. Dobry jest. Kurwa, ginsz ma to. Dobra, gitara, siema. To czy do takich żurawi na statku i nie iść tam tylko do jednego zbytku, gdzie będzie apteczka karabin wyborowy i tam zajmujesz dwóch ludzi z dwóch żag, okej. Thank you. Dużo to jest przeciwników, chyba sporo, co? Dobra, Kolo tutaj nie żyje. Przydałby się Thompson. Już mało go zostało, o fuck. Kurwa, musi przeładować akurat teraz, nie? Pa. W takim momencie. I ta strzelba jest tutaj. El, do czego siadasz? A ja wiem, jak ten quest będzie wyglądał, to będzie troszkę efektowne. Coś związane z tą ciuchcią. Gdzie ten... O kurwa, gdzie jest ten budynek? O, gdzie jest ten budynek XD? Chyba tutaj biegniemy. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. Ej, no co jest do kurwy? Dobra, Kolo padł. Tam naprzeciwko. Tutaj? A tu nie ma apteczki. Chyba nie tutaj. Kurwa, cienko. Cienko wszędzie. Te czerwone wieże. Ja wiem, ale trzeba ten karabin wyborowy zdobyć jakimś cudem. Mówię ci, że on... Ja wiem, że jest żurawi. Ale ja szukam tego budynku, co, o którym mi mówiłeś. Czerwony wieży koło statku, tam typy są. Ja wiem, ale ja ich zastrzelę tak o. I szukam tej apteczki, o której mi mówiłeś. Tam na dole naprzeciwko, co masz te dwa żurawie, idziesz do tego drugiego. Aha, dobra, jeszcze tutaj na chwilę sobie przejdę tak o. Wygląda trochę ta lokacja jak Auschwitz, nie? Birkenau. To jest w budynku. W budynku cegieł. Iść do tyłu, kurwa. Tu są budynki z cegieł. Tu są budynki z cegieł. Z tyłu kasztanie, kurwa. Tu są budynki z cegieł. Tu jest jeden budynek z cegieł. O tu prosto. No i tam, idź prosto te, okej.
kurwa, zajebiście. Widzę, na grubo polecieliśmy, panowie. Dobra, Kolo nie żyje. Tutaj powinna być kanciapa Zara w tej generacji. Polecam, Kasper, dziękuję. Kurwa, więcej was nie było? Super, to musisz sprzedać broń, oczywiście. Kurwa, rozumiem! Zajebiście. Aaaa! Teraz mniej więcej wiem, jak to zrobić, kurna. Reload. Dobra, wiem, jak to zrobię już teraz. Dobra, gitara. Tu jest jeszcze jakiś koleś, przybiegnie dokładnie. Dobra, strzelba. Go Metin. Teraz już nie Go Minecraft, tylko Go Metin. Kolcik, Thompson. My tu zbieramy, nie? Nie mogę, kurwa, nie mogę wyjść nawet, ale tędy nie mogę wyjść, nie? A mogę tutaj wyjść. Mam coś jeszcze do zrobienia, no dokładnie. Też mi się tak wydaje to. Dobra, lecimy powoli do przodu. Lecimy od razu tam po te otyczkę. Policja, prowokacja. Kurwa, o co ci chodzi, Mateusz? Lambadziaro, ty. Kurwa, weź traf z tego Thompsona. Ciężko mi się z niego strzela. Dobra. Pójdź na prowokację, Mateusz, weź spierdalaj, dobra? Nie chcę się obrażać, ale idź stąd już. Tak dla zasady możesz wyjść. Dobra, Kolo wziął i umarł. Tu jest jeszcze Kolo z boku, ale dobra, ale sobie go odpuścimy. Pójdziemy tam prosto. Czy tu jest koleś? Dobra, padł. Policyjna prowokacja, lol. Kurwa, tylko please, nie spamcie policyjna prowokacja teraz, nie? Przekręcił się, o kurwa. Jeszcze, o kurwa, co ty robisz, gościu? Jeszcze wpuścił w ogóle, tak o. Dobra, chycnijmy se brońki. W sumie to było takie gówienko, dobra, to nie warto. Przepraszam na strzelbę, bo... tak. Wchodzimy tutaj. Alagaśnica. Idziesz do tej kanciapy koło kontenerów i hangarów, będziesz miał drzwi, którymi można wejść, zabijasz typa z karabiny, bierzesz zdrowie, zabijasz tego żrawia, matny cyklu sterydowym, dokładnie. Przeszukujemy wszystko. Jedna kanciapa. Czekajcie, a jeszcze sprawdźmy, co jest tutaj. Raczej nic.
Jemnia, ksiądz ja miał do psychomatyjego. Ua! Ua! To grubo. Bardzo małe jedno, żeby nikt się nie zorientował. Ua, Mateusz. Tu są kontenery. Kurwa, znalazłem, pa, kontenery. Wilagar, dostałem z tych, kurwa, emocji i wrażeń, nie? Doładowanie. Tu są kontenery, kurna, no idzie mi. Jeżeli chodzi o te, kurna, broń. Tu są jakieś kanciapy jeszcze. Jeżeli już mówimy o kanciapach, o. Tu widzę apteczkę, którą sobie zaraz wezmę. Albo sobie wezmę teraz. Koło tego jego auta idziesz trochę dalej, tam masz. Okej, okay, a jeszcze to ja sobie pozwiedzam. Ja jestem ogólnie chłopakiem, który lubi zwiedzać, co pozwiedzam. Zwiedzanko. Albo dobra, jebać to zwiedzanko. Ua, takie małe, ua. Koło tego auta prosto mówisz. Ten koleś jest tutaj, w tym oto budynku. Trzeba będzie takie trzech zwrotnice przestawiać. Kurwa. No i co teraz? Czekaj. Kurwa, na linię frontu, żebym się wystawił. Ty jaki debil, pa co zrobił? Ta, zaraz będę ja debil, bo wpadnę do wody. Ty spadł! Ja pierdolę, co się stało? Ej, co to miało być? Co to się odjebało? Mogłem wiedzieć, co się odjebało właśnie? Koleś strzelił w cysternę chyba. Ale metnia, no co ty wariat? Koleś zajebał w cysternę. Bardzo mały, żeby się nie zorientował. Mówiłem mieć za budynek, żeby było bezpiecznie. Kurwa mać. To trzech razy kurwa! Trzech razy sztuka. Gleba. Dobra, nie żyje koleś. Cześć Michu! Dajcie bana temu zjebowi Mateuszowi. Mateusz. Kurwa, niech cię nie lubi, to dobra. Wypierdalaj. Nie chcę cię obrażać, ale wypierdalaj, co? Powiem tak kulturalnie, get out! O. To jest kulturalnie w 100%, kurna, nie? Czaisz? A Thompson jest, że potem, bo teraz nie można. Dobrze. Niech tak będzie. Tutaj moderacja zarządza czatem, proszę się mnie tutaj nie tego, do mnie tych zażaleń nie zgłaszać. Ja tu tylko gram w grę i to wszystko. Moderacja robi resztę, także... Kurwa, spierdalam jak na razie. Dobrze, że podeszliście chłopaki tak bliżej, to on, ale troszkę dużo HP. Ty to nie miałeś kolegów w gimnazjum. O kim mówisz?
Pysk już się, o dokładnie, cisza ma być, Mateusz, kurwa, na krótko cię będziemy tu trzymać, czaisz? Już kurwa na krótko trzymany. Nie pyskuj, kurwa, jak dawaj mnie. Dobra, gitara. Uaaa, lecimy dalej. Kurna, widzę tutaj, czystka się robi. Dobra, come on bitches, gdzie jesteście, suki? Kurwa, serio, nie mogę go z takiej bliskiej odległości trafić, to kurwa, jestem naprawdę zajebiście. Przekręcił się. 8 HP. Jego jeden kurwa celny strzał i po mnie. W ogóle kogokolwiek jeden celny strzał. No bo coś nie mogłem, aha, XD. Kurwa, jeden celny strzał kogokolwiek. Ja nie żyję w tym momencie. Jaki parkour zajęło, ta. Lecimy dalej. Tu już chyba nic nie było, nie. Come on, bitches. Teraz nie chciałem przynajmniej iść mniej więcej. Biorę sobie od razu z bucika apteczkę. Apteczka wzięta, kurwa, mało hapsów, strasznie mało. Tu są żurawie, tam są jeszcze przeciwnicy. Na wszelki wypadek ich wybiję. Pobieramy tego Quake'a Champions Cup. No nie wiem, kurwa, jest tyle gier, w które można grać. Koleś przewrócił się. Zginął śmiercią naturalną. Czemu tak zrobiłeś? Co z tobą kierowałoby to zrobić? I chuj, bana dostała. Bana czy czasową tę karę? Bo nie zwróciłem uwagi. A, zawieszony, dobra, nieważne. Jeszcze raz przestałem. Już kurwa, nie igra się tutaj. Nie igra się z moderacją, czajcz. Cześć, Mateusz. Czy tam kurwa coś było na dachu? Czy mi się tego wydawało? Mam swoje sposoby rygorystyczne. Kurwa, dokładnie, krótko, kurwa, trzymaj. Czekaj, gdzie... A, kurwa, koło którego budynku ja mam przejść? Żeby było do... Kurwa, listwę wyrwałem, taką ojcowską. Idź naokoło budynku, czyli tędy. Ale tu jest koleś na tym żurawiu. Nie tutaj, tylko tutaj. No właśnie, o tym mówię. Bo gdzieś ściągnął, kurwa, tędy? Czy jeszcze bardziej naokoło? Wpierdalam, pa, lewo, a czy prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tędy będę szedł. Tamtego, co siedzi, ten debil. Miałem się, kurwa, ogólnie dostać tutaj. Czekajcie, robię rana, patera. Nie trafił mnie, nichuja. Zapierdalaj. Dobra. O kurwa. Dwa HP. I co teraz, kurwa, kod trzeba wpisać. Pierdolę, nie chcę mi się tego jeszcze raz przechodzić. Wpisywać kod? Wpisywać kod?
Nie chcę mi się tego jeszcze raz przekonać. Ja mam 2 HP, nie da rady tego ugrać na 2 HP. Nichuja. Ja mówiłem, że to jest ciężka gra. Kurwa mać, znów przegram i kurwa będę się od nowa lecieć. Nie chce mi się jeszcze raz lecieć. Podać ci kod? No to on by tam... Podaj mi kod, ale to chyba coś było na K, nie? A nie, dobra, mam kod. To będzie krew, jest i wod. Krew, jest i wod. Ej, nie to, czekajcie jeszcze raz. Krew, jest i wod. Aha, dobra, nieważne, tak jest kod. Ta, dobra, kontynuujmy rozgrywkę. Tu jest koleś na górze. Co mam zrobić ogólnie? Wiem, że ten koleś siedzi gdzieś tam, on jest chyba zamknięty. I co mam zrobić? Co mam do chuja zrobić? A, tu jest ta, zajebiście, kurwa, za 20 HP. Chyba 100 HP. Wiem. Kurwa, jak on zacznie walić, to będzie naprawdę grubo. Jak on mi kurwa za jedno zadaje, ile? Idź na lewo. O tam. Kurwa, 30 HP! Już po mnie jest. No kurwa, mać. Za tobą, no kurwa, to jest ciężko. Nie wiem co mam zrobić, nie wiem gdzie mam iść, do chuja. Trafiłem go ze strzelby 2 razy. Czyli zabić kurwa tych dawnych żurawia. Ja pierdolę. Kurwa, celowanie to jest level, kurwa, ekspert u mnie w tej jebanej grze. Kurwa, gleba psie. Też kurwa, gleba, już, kurwa, do spania, do mycia. Gaśnij komputer. Może dostać kurwicy. Jeszcze gdy jest tak kurwa gorąco. Dobra. Co ty miałeś? Ty miałeś gówna jakieś, dobra. Idziemy. Słuchajcie mnie na por... Czekaj, bo się scrolluje kurwa czat, którego nie widzę. Bo kurwa się to jebane gówno synchronizuje. Czekaj, kurwa czekaj, wejdę sobie na YouTube, żeby czat widzieć, bo nie mogę na tym jebanym komputerze czatu nawet zobaczyć. Bo się kurwa scrolluje w mafii, to się kurwa scrolluje i czat. O kurwa, czekaj, stop, halt, dobra, czat. Słuchaj, się mnie na początek iż na koniec tych doków i tam będziesz miał koło tego wagonu, spaliłem tą kanciapę i wchodzisz, zabijasz gościa, który ma karabin wyborowy i zabijasz tamtych. Wpisz dead guns. Żeby ci nie sprawili problemu z wybuchnięciem prawidłowości sceny, przestawisz zwrotnicę, odsuwasz kolki od wagonu i leci w hangar. Dobra. Czyli prosta, mam teraz cały czas drzeć i wtedy będzie koleś, który będzie miał ten karabin wyborowy. Czaję. Tylko kurwa dotrwać do tego momentu.
Dobra, wyglebił. Dobra, wyglebili wszyscy, zajebiście. Kurwa, powyrzucałem 15 tysięcy rzeczy. W kanciapce będziesz siedział i możesz wejść się od zaplecza. Dobra. Dobra, kolo padł. Lecimy dalej. Czyli mówię, że cały czas prosto, tak? Kurwa, skąd taki refleks masz, szachisty, debilu jebany? 70 HP. O kurwa, by się zachłysnął kurwa własnym... Kurwa, śliną, nie? Kurwa, gin paruwa jebana. Nagle stu się koleś kurwa skądś pojawia, chuj wie skąd. Skąd on mógł wybiec? Nichuja nie wiadomo skąd. Stamtąd może. I chuj, skończyły się amunicje? Jeszcze nie. Teraz się skończyła. A nie, jeszcze się nie skończyła. Chujowe bronie, panowie. Strzelba, dobra, cały czas prosto mówisz. Murzynki, ja mogę się pochwalić gubami orbitmentowymi. Ja się mogę pochwalić, kurwa, Vermin's Fresh, gumy Mentos, gumy, kurwa, Orbit. Jeszcze w szafce jest tego od pizdy, także. Wpisz kod Boxer, please, co to jest kod Boxer, na co on jest? Norbert, powiedz mi, nazwisko Scott Boxer. Mówisz, żeby tu iść, bo to jest kanciapka, tak? Tam są, kurwa, ludziki jebane. Chyba ze strzelbami. Kurwa, koleś ma wyborowy, nie? Dobra, jeden kolo nie żyje. Dobra, drugi kolo też nie żyje. A nie, to nie jest wybor. Skóra zwykła strzelba, o co chodzi? To zwykła strzelba jest. Nie koło tej cysterny całej. Aha, czyli jeszcze nie tutaj. No chuj, ale dobra, dobrze, tych też zabiliśmy. Przynajmniej będę nam przeszkadzać. Tak się przejdę tutaj naokoło. O, tam jest cysterna, o. Tu będzie kanciapka chyba, tak? Okej, szukamy kanciapki. Tu jest kurwa coś, ale to nie to. Tu jest cysterna. Tu są te cysterny. Weźmy dużo łapy i pierdolnięcie w nich. Nie, no co ty. Kurwa, a już po mnie jest pa. Tak się kurwa. Poradnik, jak się kurwa nie robi questów, nie? Aha, co mam teraz zrobić? Chuj, jak mam go zabić? Mam może coś jakiegoś Tomigana albo coś? Nie mam oczywiście. Siedem HP. Za tymi dechami. Dobra, to nawet wiedział. Kurwa!
Już kurwa 72 HP, nie? Także grubo. Ten teraz tu podbiega Fajfus. Ah, masakra. Właśnie ty po co teraz zabił, to on mam. Dobra, będę wiedział gdzie za tymi dechami. O kurwa, ale grubo się dzieje. Dawaj Thompsona, ty kurwa, dawaj Colta, złodzieju. Dobra, teraz dam radę. Mam nadzieję, że to jest już ostatnie podejście. Ścina. Ach. Po coś to zrobił, Tommy. Dobra, gitara. Cześć Jakub Kubak, witam cię bardzo serdecznie. Strzelba. Strzelby, strzelby, więcej strzelb. Uah. Thompson. Tu będzie jeszcze koleś między mi dechami. Proszę pisać kod, bo beka jest. Nie no kurwa, ja nie chcę praktycznie w ogóle kodów używać. Tam to wpisałem, myślałem, że kurwa się uda, nie? Się nie udało, a tak za bardzo też kurwa nie chcę ułatwiać. Ten kolo skąd wybiegnie? Jest on tutaj gdzieś? Nie ma go, on się z dupy pojawia, nie? Ale to powiększa tylko ręce. Kurwa, teraz atak z dwóch stron, nie? Fast atak, bomba w oko. No kurwa, giń! W końcu! Thompson mój, kurwa, który mój... Tak jak strzelałem mafijen, trochę trudno, ale się przyzwyczaili, dokładnie. Shift plus tilde, wpisujesz madman. Co? Shift? No i nie działa. Chuj jebać ten kod. Ah. Teraz wiem, gdzie ten koleś jest z tymi dechami. Ła, masakra. Mademan. Kurwa, dobra, sprawdzę opcje. Sterowanie pozostałe. Gdzie ta konsola się włącza? Włącza. Nie wiem, czy się kurwa włączy tę konsolę. Nie działa to, Mademan. Kliknąłem shift tilde i kurwa. I ni chuja. Wyjebane mam w to. Chcę questa kurna zrobić. Come on bitch, wychyl się.
Zabiję tak. O kurwa, ten koleś prędzej mnie zabije. No kurwa, trafiam go! No ładowuj wuj, możliwe. Może być. Dobra, padł, lecimy do tego kolesia tam, gdzie są te dechy. Wyjaśnił strzelbę. Tu był ten koleś, tu są dechy. Albo tutaj, tu albo tu. Kurwa, gdzie ty jesteś? Tu jest ten koleś, o kurwa. Hello, bitch. A ty kurwa jebana, pa. Pa co pan ma. Suko. No i gdzie to jest? A jak to się robi tego? Zuma. Jest to taki normalny cel od niego snajperki, czy nie? Czy to nie jest snajperka nawet? Nie, to chyba jest snajperka, co? Już tam jest apteczka, okej. Ale można taki celownik tu zrobić jak kurna ten. Taki duży. Jak w normalnej tej. Gdzie ta apteczka? Musi być, dobra, jest. Musi zbindować w opcjach, o ile ma celownik. No musi mieć, kurwa, jak to zbindować w opcjach, halo. Sterowanie, gracz. Pozostałe. Ach. XD, no bo. No bo to jest ta sama broń, z której się strzela do tego kolesia z tego. Tryb snajperski szukaj. A, tryb snajperski, gdzie to może być? Gracz? A, czekajcie, gracz. Tryb snajperski, dokładnie, patrz. Damy sobie na... Na co by tu dać? Środkowy przycisk myszy. Kurwa, czekajcie, bo to może nieba tak nie działać, czekajcie. Sterowanie, gracz. Tryb snajperski, a dajmy na przykład na ten. Na ten. Na zero takie, nie? Ej, też nie działa tryb snajperski, co jest grane? Kurwa, może go tak trafię. Reload. Chujowe to jest. Kurwa! Dobra, koleś padł. Nie ma celownika, też mi się tak wydaje. Dobra, to by byli wszyscy tutaj, teraz góra. Kurwa, nie trafiłem w niego, fuck that shit. A, kurwa, nic sobie dowiedział. Żurawie, po live guitar online może zagram, jak mi się uda, no zobaczymy. Chyba padł, co? Czekajcie, się przybliżę. Wiem, że ten koleś tutaj jest na żurawiu. Się przybliżę.
Chyba koleś nie żyje, co? No i okej, załatwiłem tych kolesi żurawi, co teraz? No dobra, O kurwa, tu jest jeszcze koleś, który mnie zaraz tu rozgromi, widzę. Thompsonik. Dobra, wszyscy nie żyją. Chyba. O, czekajcie, idę po tą apteczkę, co tu była niedaleko. Podejść do tych cystern odłączonych. Zwrotnica Iheja. O, ja bym poszedł jeszcze do tych, po tą apteczkę. Będzie mi potrzebne jeszcze HP, będę tutaj strzelał, czy już nie? Bo jak nie będę strzelał, to nie będzie jest mi potrzebne HP. A jak będę, to kurwa będzie słabo. O tak powinno być? Nie. O tak powinny być zwrotnice chyba, nie? Czy tak? Będzie miała pierdlanka i to ostra. O kurwa, ale będzie, miejmy nadzieję, że sejwik jakiś, co? Jak nie będzie sejwika, to ja się potnę, kurwa. Nie mogę tak grać, tu. No i kurwa, przez to bardzo długi czas nie było save'a, proszę save'a mi tu dać. No i tak jest spora apteczek, nie? Zostaw tak. Czekaj, zaraz podejdę, ogarniesz, czy to tak ma być. Dobra, 100 HP, elegancko to mi tutaj. Kurwa, powinien być tego, save na kliknięcie. Bo zajebiście. Tak to chujnia. Zawsze przełączałem tą pierwszą. Czyli to ma być tak, tak? Bo... Kurwa, tak? Chyba tak. Jebać, tak niech będzie, o. Gra nerwy w sumie, dokładnie. Dobra, jeszcze tutaj. Idź tam, gdzie te drewna. A te zwrotnice trzeba przełączyć? A no tak, to ma tak być. Ma tu skręcić. A to jak wygląda? Czekajcie, jeszcze muszę to ogarnąć. Tego to ja nie ogarniam, ale wydaje mi się, że to powinno być o tak. Dobra, jak wziąłem iść teraz? No i przełączaj te kostki od kłodczew, dobra. Dobra, jedna kostka i jedzie, pa. Ciekawe, czy dobrze, czekaj, dobrze, dobrze jedzie, chyba dobrze. Ej, tej nie mogę odczepić. Jedzie, pa. Ale tej nie mogę odczepić kostki, co jest grane. Dobra, elegancko. Aha, bo to ma się chyba przestawić na... Jedna, aha, no dobra, niech będzie jedna. I co, mam teraz po prostu to strzelić? Dobra, podchodzimy tam. Trochę laguje. Nic nie poradzę, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ale da się chyba oglądać. I co teraz? Aha, o kurwa, ej. Sprawdźmy to, co się będzie dziać. Sprawdźmy to. Jestem martwy? Chyba sobie żartujesz. Kpiny sobie urządzasz. Cutscenka. Jak ma być ostra pierdlanko? Czy tam są jeszcze inni ludzie? Chyba tak.
Wyjebiemy drzwi, pa, 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 co będzie teraz, pa. Fajury elemy za 4 złote, kurwa, kiedyś to było papierosy po 4 złote, kurwa. Kiedyś ci żyło w tej Polsce. Nie, co ty, ja papieros po 16 złote. A jebło. Aż mi kurwa kompaś się, nie? I to nie jest Morello. Ostra pierdolanka, mówisz? Dobrze, że mam Tommy Gunna. No i co teraz? Aha, jeszcze! Jeszcze pa! Nie, bo Morello zabija już w tym pościgu, a to jest tak jakby jego brat druga ręka, no dokładnie. Tym kurwa gazem. Wracaj do baru Salieriego. Możesz po drodze odwieźć Lucasa Bertona. Uła, jak mi przykro. Ta muzyka, nie? Takie pociągnięcie. XD. Wszystkie, jaką najbardziej lubicie misję od Lucasa Bertona? Nie mam pojęcia. Zbytnio się w tej misji nie zagłębiałem. To nie, niech może czat odpowie. Mogę tym jechać? Chyba mogę. Ej, jest jakiś fajny wózek od Luka... Aha, nie mogę tego otworzyć. Jest jakiś fajny wózek od Lukasa? Bo nie wiem, czy jechać do Lukasa, czy nie. Czy po prostu pojechać już do baru. Bo jak jest jakaś fajna misja, to pojadę. A jak nie, no to po prostu mi się nie opłaca. Dobra, spadamy po nasze auto i jedziemy, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Piszcie mi, czy jest... O kurwa. Kurwa, to jeszcze nie koniec, pa. Nie pojebało ci się coś? Z chuja mu się spadło, pa, co robi? Z taką małą giwerką na mnie. Chłopaki, spokojnie. Jej, zobacz. Pojedź, zobacz. Kurwa, zajebiście, dzięki. Dobra, jadę. Jeszcze chyba będę cię ścigać, ale nie wiem. Kurwa, aż tak? Widzę, grubo będzie. Aha, tam jeszcze są, kurna, pa. Gin, ej, czego ja w niego nie mogę trafić? Dobra, w końcu. Dobra, Ta, to nie jest zły koleś, pa! Co chciał mi zrobić? Zobacz na niego. Weź Bolta, ej kurna, ej pancerne zwłoki, zoba. Jak on jeszcze wstał, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tej grze? Wysiadł do tych typów, dobra, jebać. Bierę to. Za późno czat wczytałem, przepraszam bardzo. Kurwa, mogę wziąć tam tał, to pewnie byłoby lepsze. Wracaj do baru Salieriego, możesz po drodze odwieźć Lucasa Bertona, oczywiście. Dobra, idziemy do tego Lukasa, zobaczymy co się tam dzieje.
Potem pojedziemy do Salieriego, nie? Już na sam koniec tej oto misji. Długa misja, strasznie długa misja, chyba z półtorej godziny. Tego rzecha lewo zapala i maksimum do 40 jeździ. Bolt love forever. XD. To jest takie auto nawet, takie nawet. Które nawet takie trochę jedzie nawet. Jeżeli mi się to auto nawet podoba. Pamiętam zawsze jakiś dzień w jeździe tej swobodnej. Jak zaczepiałem tych kolesi w czarnych tych. W czarnych samochodach to było chyba kolesie do tego, od gangu Morello, nie? I zawsze mówiłem na nich czarnuchy, bo byli ubrani na czarno, to w sumie logiczne. I zawsze mówiłem na nich czarnuchy, jak zawsze ich zaczepiałem, to wystarczył jeden strzał od nich, nie żyłem, więc zawsze ich unikałem, starałem się ich unikać, żeby po prostu nie wszczynać awantury. Ile masz FPS-ów? Nie mam pojęcia, bo to mi nie pokazuje. Steamowska wersja, a nie pokazuje. Musimy mieć szybki wóz do misji u Lukasa. Tak. To zaraz zobaczymy, jaki muszę mieć wóz. Zobaczymy, co to trzeba mieć za auto. W ogóle zobaczymy, co jest za quest, nawet nie mam pojęcia. Ale to auto też nie jest najwolniejsze i należy, nie? Tak mi się wydaje. Zaraz je przetestujemy tu pod górkę. Czy to wydrze, czy to nie wydrze. No jakoś ciągnie, ale wolałbym mieć moje ulubione. Moje ulubione auto, które jeszcze szybciej zapnij pasy, bo prędko się, okej. Czyk, czek, zapinałem pasy, nie? Klik, klik. No 6 dych pod górę pruje. Bolt prób 15, także jest progres. Także to auto jest lepsze troszeczkę od Bolta, minimalnie. Ale Bolta jednakowoż przewyższa. Także mi się bardziej podoba niż Bolcik. I wydaje mi się, że wystarczy. Dobra, skręcamy tutaj. Skręcamy tutaj. Napisałem HP, a nie FPS. HP 17. A no tak, bo nie widać HP. 17 HP. Kurwa, starczy na tej misji? Czy nie starczy? Będzie jakaś taka jadka grubsza, czy raczej nie? A tak, HP. Rzeczywiście pisać HP. Szybkiego kierowcy, ha. Czego nie mogę schować broni? Nieważne. Turbo Bolter V3 1 TDI. Dokładnie. Akurat to nieźle. Aha, to auto. Zabić rannego kogoś do szpitala, dobra. Pędzimy oczywiście. Kurwa, odpalaj. Kurde, gdzie to jest? Ej, to nie jest zaznaczone, gdzie mam jechać? Ej, XD, gdzie mam jechać? Jak ja nawet nie wiem, gdzie ten koleś się znajduje. Ej, XD, gdzie mam jechać? Super. Chinatown ma strzałkę niebieską, mam ją. Kurwa, jestem ślepy jakiś. Kurwa, rzeczywiście, ale jestem ślepy. Jedziemy tędy, chociaż pewnie to jest taka trochę dalsza droga. Ale chuj, dobra, nieważne. Jedziemy tędy już. Chinatown, nadchodzę. Zbierzemy go, to... O kurna, to będzie daleko stąd. Ciekawe, czy się wyrobię w tym czasie. Masakra. Paj, to jest wolne auto. 135 na godzinę z górki. Czy to jest wolne auto? Tomeczek, słuchaj, tego egzemplarza ci nie dam, ale mam znajomego, który ma taki sam,
Ale jakby ty nie widział 7 i go po prostu zapieprz, chociaż chuja ci nauczyłem jak go otworzyć. Dokładnie. To w ten sposób. Tak to wygląda, naprawdę. Zgubię ich, pa. Pa, tak to się robi, zoba. Tak się gubi funkcjonariusze prawa, pa. Kurde, tak nie powinno być. O chuj, bagiety. To będzie po mnie już. No i po mnie, kurwa, nie ma sensu. Chłopaki, co by tak szybko pod tą górkę? Dobra, chłopaki, chłopaki. O, dzięki, mordo. Tramwaj, dobra morda. Kurwa, jeszcze ucieczka przed policją, no zajebiście, mi się to nie podoba. Dobra, zajebali w coś. Bez dym spod opon, widzisz. Zaraz ogarnę to. Przeczytałem. Widzą po mnie rozjechaną babcię i dym spod opon. Dokładnie. Tak to powinno wyglądać. Nie wiem, czy zdążę, kurna. Może... Miejmy nadzieję, że zdążymy. Właś. Ej, no i co mam z nim zrobić? Izdę. Co mam z nim zrobić? No i co? Ej, no jak ja mam go podnieść, mam go? Czy co mam z nim zrobić? Mam się podnieść? Czy to nie jest ten koleś? Aha, dobra, pomyliłem pacjentów. Kurna, pomyliłem ludzi! Zajebiście, nie? Kurwa, punkt za inteligencję. Teraz nie wyrobię się, nie mam takiej możliwości. Siadaj! Dawaj! Ja pierdolę! 4-drzwiowe auto, to nieźle. Minus jedna IQ. A, super. Fantastycznie, 4-drzwiowe auto. Teraz się czas skończy i to wszystko. Zajebiście. To jest 4-drzwiowe. Wypierdalaj stąd, już. Kurwa, zajebiście. Ale za to bierz miał super samochód. Wypił setkę i już zdychał. Dokładnie. Setkę spirytusu trzeba zaznaczyć, to dlatego. Tak jeździsz, ty penisie. Siadaj. W ogóle po co ty jedziesz, gościu? Nie powinieneś jechać. Kurwa, już bym dawno był w połowie drogi, jakby nie ty, debilu. Ej, nawet nie pomoże mu wsiąść, nie? Ej, nie zdążę, jest minuta czasu. Nie, on z dwie. Na cyklu sterydowym, dokładnie. Szczerze wątpię w to. Wątpię w to, że zdążę. Nigdy nie wolno się poddać, pamiętajcie. I chuj, kajdanki. Kurwa, teraz to już na pewno nie zdążę. Kolo nam umrze. Zostało ci 20 sekund życia.
Masz coś do powiedzenia? Jeszcze ostatnie słowa jakieś, coś tam? Super, udało się to zrobić, kurna. Jedziemy do baru, pierdolę, kurna, to. Koleś do mnie jeszcze pakuje z Gnata, to nieźle. Jebać to auto. Nie przyda mi się i tak pewnie już, bo nie będzie jakiejś, kurwa, mega ucieczki. Chociaż można by to było zrobić perfekcyjnie, tą mafię, ale kurwa... Nie wiem, dlaczego tego nie robię perfekcyjnie. Jebać to questa. Wyjebane w niego. Ty, słyszę was, gonicie mnie. Dobra, jebać was i zrobicie mi nic w barze. Bar to jest, kurwa, azyl. Tylko nawet muszę do tego baru dojechać. Wypierdalać! Wysiadać z auta, ja se ruszę w tym samym czasie, jak już idziecie. Dobra, zajebiście, chłopaki. Fistachio. Jeszcze jeden typek jest w aucie, XD. Ta, z trupem zajeżdżamy do tego, do baru. Zajebiście. Co tu się dzieje? Zakończymy tego, kurwa, długiego questa. O. To było tutaj. Siema, Ralf, mam trupa w bagażniku. No wiesz... Nie, nie, pies mi zdech, masz go zabrać, ja powiem sobie, jem tylko dano, strugasz po nalewce 10%. Dokładnie, masz go zabrać w tym momencie. Right now, bitch. Weź, zrób coś z nim. Bo... troszkę już zaczyna brzydko pachnieć. Halo, gościu. Chyba nie żyje. Ralf, zrób coś z nim. Potrzebuję, żebyś go wywiózł, proszę cię, weź tam, wywieź albo... zrób cokolwiek, kurwa, weź wyjeb go. Śmietanka na kawie, prosty quest. Chuj, opryskał mi przez całą tapicerkę. Dokładnie, to jest proste. Dokładnie, blokujesz tam, kurwa, gościu, wpływy. O, spirytus w butelce odżywce, żeby YouTube zablokował. Dokładnie, czysty spirytus, 100%. Dokładnie. Patrzcie, ja tego wypijam, już wypijam jakieś pół litra. Jeśli cieszy, że się tutaj siedzę. Woda bez hitu, jaka woda, spirytus. Dobrze, Norbert mówi. Nie, no żartowałem, woda. Family friendly kanał to jest także woda. Głupi pomysł. Dokładnie, to jest wszystko dla polepszenia humoru, nie? Woda, no bez kitu, woda. Okej, boss. Jedź z Paulim samym do teatru na Wyspie Centralnej i zamorduj Morello. Także to już powoli. Zbliżam się do... Co to robi Majtek? Halo, Majtek, wypadł mi stąd. Dziękuję bardzo, że kurwa opuściłeś ten lokal. O, czy będziemy poruszać się tym pojazdem? Halo, Ra... A nie, jeszcze małe miejsce. Ty, Ralfa nie ma, co się stało? Ralf, gdzie...
Gdzie jesteś? Halo? Cześć, Vincenzo. Halo? Ciężka artyleria. Z poczciwego Tomigana. 600 strzałów na minutę pod warunkiem, że kurwa kompetentna osoba potrafi go przeładować, a nie na przykład kurwa nasz główny protagonista. Przeładowuje go za 30 godzin. Aha, wy dostaliście po Tomigani, ja dostałem kurna obrzyna jak zwykle, tak? Zajebiście, kurwa. Sprawiedliwość, czuję się jakbym był czarny, kurwa, kurwa, nie mogę się nawet wysłowić. Dyskryminacja! Niczego nie potrzebuję. Sprzątaj zwłoki. Czaisz? Musisz umieć zwłoki sprzątać, nie? Sraka go w pracy za Pablo, Luigi w daniu dnia miał grochówkę. Dokładnie. Może być. Ale wróci, widać. Opróżnienie nastąpiło i wrócił. Dobra, dzida. Pełna dzida! Gdzie jest ten teatr? Znaczy jeszcze tego nie wiem, ale zaraz się dowiem. Zaraz będziemy wiedzieć. Come on, bitches, wczytuj się. Jedz z Paulim samym do teatru na Wyspie Centralnej. I zamorduj Morello. Jak to pięknie brzmi. I zamorduj Morello. Zesrał się w kanale, gdzie samochody robi. Dokładnie, może tak być. Ralf, ty kurwa, ty świnio. W ogóle to muzyka się skończyła. A nikt nic nie mówi, że się muzyka skończyła, kurwa. Ona się skończyła już godzinę temu. Nikt nie mówi, że nic nie gra. Czyli pasuje. Typa, jaki równy przebieg był. Trzodo chlewna, dokładnie. Ty wieprzu, XD. Ral wieprz. Kurna. Ło, pa, jaki idealny driftik, co? To jest The City of Lost Heaven Drift. A to dlatego czarny samochód jest, bo zesrał się na czarno, dokładnie. Bo to jest tajemnicza receptura, bo Ralf też maluje auta. O, to jest moje piękne auto na przykład, to też było malowane przez Ralfa. Bo Ralf na przykład maluje auta, nie? Zaraz dokończę tę historię, tylko muszę się zorientować. Ale to świnia, dobra, tutaj. Chodzi o to, że Ralf też maluje te auta, bo tam lakiernik to jest technik, lakiernik, akrobata i inny. I wszystko co po prostu związane z mechaniką pojazdu. No i maluje te auta. No i jego ta tajemnicza receptura na ten, na farbę. Ja wam przedstawię, bo to wszystko dlatego, żeby się ta farba lepiej trzymała. Miesza swoje gówno z farbą. No i wtedy wychodzi farba, która jest bardzo dobra, bardzo ładny połysk jest i jest wszystko spoko, nie? Także to była tajna receptura Ralfa i to dlatego. I powód dlatego, dlaczego to auto jest tak naprawdę czarne, a nie ma innego koloru i dlaczego większość aut jest czarnych. No więc tak to się prezentuje. Oskryptowane? To właśnie chyba nie jest za bardzo oskryptowane. Ja chcę zrobić ten drugi sposób, bo ja nie chcę tego sposobu z tym. Kurwa, to żebym teraz zrobił. Nie, bo ja nie chcę tego sposobu z tym. Z lotniskiem. Bo nie lubię tego sposobu. Chcę ten drugi sposób. Może się uda to zrobić. Ale w co już teraz szczerze wątpię, ponieważ mamy za daleką odległość. To jest skryptowane tak jak GTA. Właśnie nie, musimy jechać o tą stronę bliżej, nie? I wtedy damy radę tak zrobić, żeby po prostu na to lotnisko, nie ten. Także jeżeli się nie uda, to po prostu zaczniemy od tego momentu drugiego. Trzeba jechać wystarczająco po lewej stronie, tak mi się wydaje.
kurwa nie. Chybaśmy umarli, co? Jeszcze raz. Kane... O kurwa, to nieźle teraz zrobiłem. Kane Lunch, Dead Man. No pojechał w luj. Właśnie kurwa musi pojechać prosto, jak to zrobić? Bo ja chcę tą drugą opcję. O, jest, zajebiście. To jest ta druga opcja, która mi bardziej przypadła do gustu. Jest równym pasem za nim. No teraz to już w sumie bez tego, bez różnicy. Jedziemy po prostu za nim i już. Bo nie lubię tego motywu z tym, z samolotem. Nie to, że jest trudniejszy, tylko po prostu go nie lubię z tego powodu, że ten jest bardziej efektowny moim zdaniem. Dlatego zawsze jak zabijałem go, to po prostu dopuszczałem do tego motywu, żeby po prostu jechać za nim i żeby on sam się wykotłował, bo to jest naprawdę dobry motyw. Mi się to osobiste, jeśli mi się dobrze podoba. Rozpędzone prosto w stronę słońca, dokładnie. Także to w sumie ta mapa to nie jest taka mała, jakby się mogła wydawać. Jeszcze spójrzcie na te rozległe tereny, nie? Tu mamy na przykład takie troszkę terenów. W sumie to do końca nie wiem, jak ta cała mapa wygląda, nie? Bo tu możemy jechać prosto gdzieś w pizdiet. A do końca nawet nie wiem, gdzie tędy się jedzie, także... Także troszkę nie ogarniam, ale tutaj nawet nie ma mapy, także pff, spoko. Mi się osobiście to podoba. Tu możemy na przykład zjechać na jakąś poboczną drogę tam prosto. Ty redukcja, kurwa, co jest z tym autem? Ej, co jest z tym autem? Dlaczego on tak samo przyspiesza? Gdzie jest Morele? Morello znaczy się. Morello uciekł. Kurwa, dlaczego to tak samo przyspieszało? Ja muszę zrobić ten patent, ten drugi. Nie ma takiego chuja, żebym tego nie zrobił. Kurwa, trzeba jechać wystarczająco lewej strony, tak mi się wydaje. Bo on pójdzie prosto, nie? I chuja. A ty kurwo. Ale dzwona zrobiłem. Ty jaki oskryptowany, pa co zrobił? Jeszcze raz. Lasu jedzie wystrzelać się papieżaka proste, dokładnie, może być. Dokładnie. Kurwa, jeszcze raz. Muszę dać radę, do it. Już bym to dawno zrobił, jakbym nie chciał tej mojej wersji zrobić, którą chcę. Aha, on dalej. Dlaczego skręcasz na lotnisko, gościu? Nie skręcaj na lotnisko! Kurwa, dawaj, gaz, wadam małe lądowanie telemarkiem i cyk! I cyk, mistrzostwo świata! O to mi chodziło, dobrze. Teraz pędź za nim, kurna Tom! Dlaczego tam tak słabo potem jedzie? Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Chyba kupię tą farbę od Ralfa i zrobię nią pranka na kolece. Dokładnie, możesz ją kupić. Ale to prywatne zamówienie jest naprawdę bardzo droga, nie? Bo to jest z własnej produkcji, z własnej fermy, można powiedzieć. No i dlatego ona swoje kosztuje. Ale to... Skromne, tam pewnie z 2000 zł za litr, także tam nieduża kwota, także możesz kupić sobie taką farbę. Tylko jak mówię, zamówienia tylko i wyłącznie do Ralfiego, bo tylko on ją produkuje, nikt inny. No i pa, jak on pod tą górę słabo wyjeżdża tym autem, 60 km na godzinę. Farba jest zrobiona na bazie smołu oleju chłodniczego z aromatem dwójki. I coś tam jeszcze, z aromatem dwójki po fajurach, dokładnie, to jest znana receptura na całym świecie. No i patrz, co to auto robi, nie? Masakra, to jest porażka.
No i Morella już nie ma. I teraz kurwa dylemat, czy skręcić tutaj, czy pojechać prosto, nie? Czekajcie, ja to ogarnę. Śmietanka na kawie. Śmietanka na kawie, już to ogarniamy. Czy to jechać prosto, czy to jechać kurna? Którędy to jechać? Zaraz ogarniemy to i... Przepraszam, nie będę, na razie nie widzę czatu, nie? Zakończenie 1, zakończenie 2. Warto poćwiczyć ten moment i trzeba poczekać. Śmietanka na kawie. Zepchnięcie z mostu. Czekajcie, bo ja nie widzę czatu teraz, także jeżeli coś piszecie, to po prostu, no kurde, nie mogę tego po prostu czytać. Bo nie widzę. Zepchnięcie z mostu. Którędy to trzeba jechać? Łaaa. Ej, tu mamy inny samochód akurat, także nie wiem dlaczego. Tak to jest, aha, czyli prosto trzeba jechać. No i co, bądź prosto, ale nie wiem czy go nie zgubię. No dokładnie, zgubiłem go. Kurwa, czego ja mam takie chujowe auto? Dobra, już nadrabiam czat. Prosto obstałem, no ale kurwa jak to zrobić, żeby... Jak to auto tak spowalnia? Chyba każdy z was woli ten moment, kurwa, gdzie ktoś się spycha z mostu, a nie to ten moment z lotniskiem. Także... No właśnie, kurwa, tym lotniskiem ja nie chcę... Dobra, ostatnie podejście. Nie spuszczaj nogi z gazu. Nie spuszczam nogi z gazu. Próbuję z tym jeszcze raz, jak go zgubię teraz, no to trudno. No niestety, ale trzeba będzie po prostu ten... Zrobić ten motyw z lotniskiem. Kurwa, co jest grane? Na chuj na to lotnisko zajeżdżasz, parówo jebana. Kurwa, jak mam jechać, żeby było dobrze, XD? Kurwa, samochody z dupy, nie? Dobra, teraz się udało. No nie spuszczam nogi z gazu. Jadę cały czas pełną petardą. Ten koleś miał inny samochód na tym filmiku, co przed chwilą oglądałem. Mógł sobie wybrać dowolny, a ja musiałem chyba ten wziąć. Albo nie musiałem tego auta wziąć, chuj wie. Zresztą. Cześć Morello. No i patrzcie, jak to auto spowalnia, nie? Dobra, kurwa, skręcamy za nim. No i patrzcie, co się w tym momencie dzieje. Ja w jaką on prędkością pod tą górę wydziera, a z jaką ja prędkością pod tą górę wydzieram. Ale teraz może się uda, bo go widzę chociaż na horyzoncie. Także miejmy nadzieję, że kurwa teraz to 45 XD, ale widać go teraz chociaż. No teraz to już go nie widzę z powrotem. No kurwa 30 na godzinę, no! Czyli chuj, czyli jednak motyw z lotniskiem. A nie, jednak go tam było widać kurwa kawałkiem. Dobra, może się uda. Nie spowalniaj. Dobra, widać go, widać parówczaka. Gonię go. Zaraz przeczytam czat, poczekajcie. A kurde, jadę. I patera. Patera! O, finała scenka tej misji.
Trochę wysoko, panowie. Tylko teraz, żeby nic nie kliknąć, żeby nie pominąć. I chuj. Trochę mało zjawiskowa, ale wolę jednak to. Yes. Potwierdzam, nie żyje. Że prosto, jeść na lotnisko, musimy mieć lepszą furkę, spuszczają ich z gazu. Oni mają benzynkę ze Statoila, mamy kradziony gaz z Rosji. Może być. Ale się udało. Ta, co Tom zrobił, pa. O, spadłem. Co jest? No to nieźle, żem teraz zrobił. Kurwa, myślę, że safe. To nieźle zrobiłem. Chciałem wyjrzeć tam. Dobra, jebać jeszcze raz. Chyba będzie końcóweczka z lotniskiem, panowie. Albo i nie, albo i tak. Dobra, jebać. Zobaczyliśmy tą scenkę, to teraz może być... lotnisko. Ale odjebałem teraz, co? I chuj. Dobra, nieważne. Dobra, walić. It's a prank, bro, gra się strollowała, dokładnie. It's a prank, bro. Super. Z czego ja mam do tego strzelać? Przypadkiem nie wiadomo. Kurwa, jak nie mam Thompsona nawet. Jebać, robię to drugie, no. Ja chcę to drugie, proszę, proszę. Jeszcze raz, ostatnie podejście, to jest kurwa. Teraz tego nie zlamię, no nie. Kurwa, dawaj Kasper, zrobisz to, do it. Spierdoliłem to wtedy. Nie skręcaj na lotnisko, żałeś gościu. Bardzo dobrze to zrobiłeś. Kurwa, mnie gra strollowała. Wyprzedziłem Morello, patrz co zrobiłem teraz. Ale drzem pod tą górę, pa. Mam nadzieję, że kura uda się wyjechać pod nią. Zobaczcie, kiedy tego jedzie, mówię, że ma wziąć klamkę. To będzie ostra akcja, czegoś z pistoletem, dokładnie. Dobra, trzymamy się jakoś w miarę za nim. Wydaje mi się, że damy radę. O, taka odległość była chyba ostatnim razem. Jakoś tak tu przejechałem. O, w sumie nawet samo auto było tutaj. Kurwa, teraz mi się uda. Nie będę spoglądał w dół. Nie patrz w dół! Gdzieś tu kiedyś słyszałem. Dobra, widać go jeszcze, także jest zajebiście. Widzę go, widzę cię, Morello. Zaraz przytam czat, poczekajcie chwilę, jak będzie taka scenka. Zobaczymy sobie jeszcze raz ją. Ej, paliwo nam się kończy, przebiegam chyba zbiornik. Nie wrócimy do domu!
Dlaczego? Nie. Puu! Dobra, gitara, czytam czat teraz. Porówa wstręt na skiski knajpy i oni są zdani tylko na naszą litość. Jakbym jeszcze nie donosili go z mostu, to auto od nowa. I co prawda, z półpetu uciekł, kiedy koledzy ci mówią, że trzeba wziąć klamkę, będzie ostra akcja, przychodź z piletem na wodę i mówią, że ostrzegasz dokładnie troll gra. Molero będzie miał mokro, jak go zapiemy. I brązowo z farbą dla Ralfa. Dokładnie. Dobra, oglądam to jeszcze raz. Jeb, jebło. Dobra, wolę nie ryzykować, nie będę podchodził, nie będę patrzył po prostu. Jednak sobie odpuszczę te kurwa widoczki miłe, co? Jedziemy prosto do tego, do... Nie wiem, gdzie jedziemy. Pytam, mogę tu z chłopaka... Ej, co to było? Myślałem, że już mi się jakieś koło odpadło albo coś. Dopiero było, koło by nie odpadło, farba się rozlała, dokładnie. A felgi to na maszynie do robienia przedmiotu z gliny robił. Dokładnie, toczył na tym. Na takiej tej maszynie, co się robi te... No, kurwa, koła, nie? Te, nie koła, tylko no, z gliny się, kurwa, takie okrągłe te. No, na gliniarce chyba, nie? Pa, paka 20. Żeby to tak w tamtą stronę tak szybko dało się jechać, nie? No to pod górkę nas wysłali. Bo chyba tak się teraz zastanawiam, że mogłem wziąć dowolne auto. Beka, aby tam teraz wypadł tamtędy, że mogłem wziąć dowolne auto. Tylko, że to wziąłem pierwszy z brzegu, bo tu stało. Denka od beczek wycinał na wzorki, dokładnie, mogło tak być. Pomysłowo się... Ralfa, patrzcie jak pięknie to jest zrobione, motyle widać pięknie w oddali, nie? Mi się osobiście bardzo to podoba. Mi się osobiście ta mapka... Tak mi się podoba, te tereny nawet pozamiejskie są takie śliczne. Oczywiście jak na swoje lata, ale mi się bardzo podobają. Osobiście, no... Wydaje mi się, że nie tylko mi. A silnik to pióra. Nie, tam chomik lata dookoła. Tam jest taki bęben jak u chomika w klatce, nie? I tam chomik sobie tak dyga, nie? To w ten sposób wygląda. Ja teraz raczej jestem za piątaka. Dokładnie, do chłodzenia tego chomika. Patrzcie, paka 35. Paka 50, pak, to idzie. Nie no, paki 50 nie będzie chyba, nie? Będzie paka 50. Była prawie blisko. Prawie paka 50 była. Kurwa, nie zabij się, Kasper, bo nie ma save'a, debilu. Tu jest save. Silnik to piłka. O siedzeniach w aucie pod Ralfem już nie powiem. O, tam to dopiero jest pod tymi siedzeniami. Ja bym tam nie chciał zaglądać. Nikt by tam nie chciał zaglądać. Dobra, idź Ida, poza mapą. Już jesteśmy na mapie. Nie, mamy wystarczająco dużą ilość HP, także... Pojedziemy do tego. Kurna. Naszego przyjaciela mechanika. Zobaczymy, jakiego ma nam questa dodania. Może chociaż tego questa nie zwalę. Patrz, nie ma policji nigdzie. Sztos. A jednak przechwaliłem. Morello nie żyje, także w sumie wszystkie porachunki mamy praktycznie... No nie wszystkie, jeszcze chyba z dwa porachunki musimy załatwić i to wszystko. I potem misje dla nas. Jedna dobra, druga przykra. Dobra, skręcamy. Za 200 metrów skręć w prawo. Brawo, jesteś na miejscu. Hey Tom, I'm pretty beat. Drop us at the
wyrzuć nas pod barem i wróć później. Ej, no to ja tu nie będę wracał, no kurna. Nie chce mi się wracać. No to jeżeli tak to wygląda, nie chce mi się wracać. Po chęci otworzenia auta w każdym aucie klamka się łamie i każdy musi otwierać drzwi swoim nieobciętym, długim, serdecznym palcem, co ma... Co ty myślałeś, że masz wejście wszystkich aut, Ralf ma monopol. Dokładnie, tak jest. Potwierdzam. Bo specjalnie gangsterzy, jak wcześniej tam kiedyś mówiłem, że specjalnie mają ten palec serdeczny, nie? To mają taki długi pazur na tym palcu, ponieważ to po prostu, żeby otworzyć ten kurna auto, nie? Dlatego nie obcina jednego pazura. Dojedziemy, zobaczymy ile nam questów zostało. Właściwie jakiego rodzaju są jeszcze questy. Wiem, że jest takie, czy kampania wyborcza, chyba to będzie zaraz. A potem to nie wiem, dopiero muszę ogarnąć. Jakiego rodzaju są questy. O pierdole, ale powybijam ich tutaj, takim upale. Piernicze. W Lost Heaven to samych moherów i moherki spotykasz. Dokładnie, tak jest. Ty, rezerwa pika, dojedziemy? Musimy dojechać. Lagi, już nie ma lagów. Kurwa, nie masz kiedy jechać tym ciapciągiem. Mu ich odwieźć. Dobra, ja spadam. Ja też zaraz spadam. Także możesz poczekać jeszcze 10 minut. Spadamy razem, tak mi się wydaje. Też wysiadam, chłopaki. Ścina mi nagle. Już kończymy, także nie będzie ścinać, bo nie wiem, może już za długo. Tego internet się buntuje, nie? Nie, no żartuję. Kolejny quest, intermezzo czwarte, jeszcze to sobie obejrzymy i zobaczymy co to jest. Chłopcze, lepszy tel jak ścina, dokładnie. Bo internet może być. Then you realize that it wouldn't be bad to have a nice car. You get a great job in some high up position, but in actuality, you're thinking about going higher. Dokładnie, tak to jest. Czym masz dużo, to chcesz jeszcze więcej, nie? Jak masz tak sporo, to chcesz jeszcze więcej. Plus, the whole strategy of watching other people's backs has one basic flaw. The whole time you have to watch your own back in case someone else has the same idea. So I thought to myself, maybe I ought to change my priorities a little. Laugh it up. You know where it got me in the end. This. Who is it? It's from 1920. The old man is Don Pepone. Don Pepone? The two younger ones are Salieri and Morello. Morello. This photo convinced me that this kind of life is poisonous. Morello and Salieri were friends, and they were both commanders of the army. But in the 1920s, they got Don Pepone killed because of some deal. Strangely enough, Salieri still admires the guy now. Afterward, they divided up the city, and each ruled their own part of it. But they started to compete with each other. I ended up being Salieri's instrument of death to kill his best friend. To save him from looking Morello in the eye. It occurred to me that my friends and the people I loved were the same.
Someday I'd turn to Polly and be looking straight down the barrel of a gun. I couldn't be sure of anybody, above or below me. But you were risking your life every day. Being a sharpshooter for the mafia. No, but your cap says okay. It's different when you're living it, when you're full of energy and you're fighting for your life with someone who's like your brother. You're just two soldiers who know what needs to be done, and it all depends on your ability to survive. It's a war. The constant feeling that you can't even trust your best friend is terrible. You are alone, and death can come from anywhere. I'd lie awake at night wondering if the joke my best friend told me was really just a joke, or if I should get prepared for my own execution. A person needs someone he can trust. Mądre, mądre. Kampania wyborcza. My sobie to teraz pominiemy. Nasza polityka już tu wjeżdża opuszczonego więzienia. Okej. Okay. To już zrobimy sobie jutro. Stało 3 misje. Z tego co mi się wydaje. Zaraz to sobie ogarnę. Na internetach. Czekajcie, niech się gra wyłączy tylko. Okej, okay, dobra, gra się wyłącza. Gra wyłącza się, please. Dobra, gra się wyłączyła. Czekajcie, muzykę jeszcze włączę chwilę. Okej, okay. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Mafia 1 solucja. Sprawdźmy ile. Ale jest gorąco, ja pierdolę. Dokładnie, jest ciepło w luj. Obecnie u mnie na chacie 29 stopni. Jeszcze lampa mi grzeje, to jest z góry, nie? Jest ultra ciepło. Zostało tak. Raz, dwa, trzy, cztery questy zostało. Oszacuję sobie, jak długie będą i zobaczymy. Jutro będzie live, będzie jutro live o godzinie 18 jutro. Będzie stream, mam nadzieję, że już dokończymy mafię, nie? Kampania wyborcza została, w sumie to nie jest taka jakoś zbytnio chyba długa misja. Została jeszcze chwila relaksu. Czyli cygara, no to jest taka troszeczkę troszeczkę taka mi się wydaje dłuższa misja. I zostały jeszcze dwie misje dla nas, takie prywatne, nie? U mnie 37 i 6, to nieźle. No, tutaj skok w bok. I śmierć sztuki, oczywiście zakończenie. I w taki oto sposób zakończymy Mafię 1. Także moi drodzy, było tyle w dzisiejszym streamie. Dzięki wam za subskrypcję, które dzisiaj już było w short. Dzięki za lajki w górę, pobiliśmy rekord łapek, jeżeli chodzi o ten, o serię Mafia. Wbijajcie na mojego Instagrama oraz Snapchata, tam obserwujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. To zróbcie to teraz. Zostawcie czapkę w górę, jeżeli ktoś nie zostawił. Więc to było, moi drodzy, za tyle. Jutro stream o 18, także to było tyle. Do kolejnego streama, czyli do jutra. Trzymajcie się, piąteczka, puf, puf, puf.